Dzisiaj w Konstantynowie rajd pod biało-czerwoną. Gdzie jedziecie? Jedziemy do Gnojna na przeprawę promową. Tam będzie postój, kiełbaski i wrócimy tą samą drogą. Czy trasa jest malownicza? Tak, tak. Gnojno to nasze nadburzańskie tereny. Cały czas przez las praktycznie. To nasza już 10. rodzinna wycieczka rowerowa w Dniu Flagi Rzeczypospolitej. Można zauważyć, że zainteresowanie tak, jest coraz większe? W tym roku o wiele więcej. Poprzednie lata tak kształtowało się około 30 osób do 40. Teraz widzę, że jest z 50 pewnie, może więcej. Cały czas zapraszamy na kolejne lata kolejnych uczestników. Tak, kolejne lata, cały czas 2 maja co roku. Dziękuję. Po raz który w tej wycieczce bierzesz udział? Pierwszy raz. Pierwszy raz? Tak. To jest kilkanaście kilometrów, nie boisz się takiej trasy? Nie, bo kiedyś chodziłam z 20 kilometrów pieszo. Pięknie. Co trzeba pamiętać jadąc rowerem? O czym trzeba pamiętać? Żeby w nikogo nie wjechać. Powodzenia, dziękuję. Daniel, słuchaj, czy kapitan to jest taka odpowiedzialna rola podczas rajdu rowerowego? No jak najbardziej. Trzeba prowadzić, patrzeć na wszystkich też, żeby nikt nie został w peletonie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak. Kto bezpiecznie jeździ, kobiety czy mężczyźni? No tutaj można polemizować, prawda? No. Ale nie będę się wypowiadał z tego względu, żeby nie narobić jakiejś zadymy. Dobrze, okej. Okay. Dzieciaki, dla nich to duża frajda, jak oceniasz? No jak najbardziej, pewnie, że tak. Przy okazji mogą się porozwijać, nie siedzą przed komputerami, tylko się przejadą. Dzisiaj mamy ładną pogodę, to znaczy trzeba korzystać. Mało tego, to jest też czas na to, żeby właśnie pogadać z rodzicami nawet, albo z przyjaciółmi. Oczywiście, że tak. A nie tylko na Messengerze. Na koniec czekają Was kiełbaski, również tego będziesz pilnował? No prawdopodobnie tak. W plecaku są? Nie, nie mam. Wszystko jest już załadowane, zapakowane, także tu by się za bardzo nagrzały na słoneczko. Życzymy Wam dobrej, szczęśliwej drogi. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.